Co tam się wydarzyło twoimi oczyma w tym 15 wyścigu? No nie, zapędzałem się po zewnętrznej, jechałem jakąś wyznaczoną swoją linią i podjechał Patryk Wojdyło. Był kontakt, no mam, gdzieś tam nie mam jakiegoś wielkiego zdrapania, ale to oznacza, że był kontakt z tylnym kołem Patryka. Nie wywracają się, bo jest poobijany po zeszłym tygodniu. No ale jak wyraźnie widać, po prostu trzeba się wywrócić i pokazać, że... Przed tygodniem się wywróciłeś, też byłeś wykluczony. No to tak bałem się w sumie, ale nie chcę mi się komentować tej decyzji, bo dzisiaj znowu żółta kartka i nie mogę więcej mówić. 50-40, w dwóch meczu przegraliście dwoma punktami. Ciężki mecz był, bo oni jechali osłabieni brakiem Patryka Hansena, który wypadł już w trzecim wyścigu. Ale tak naprawdę no, dzisiaj bardzo trudne zadanie mieliście, te 12 punktów. Momentami odrabialiście nawet do 14. Jak myślisz, co zadecydowało o tym, że koniec końców nie macie trzeciego miejsca? Bo tak naprawdę sporo punktów potraciliście na dystansie, było dużo błędów. Robiąc 4 trójki pod rząd, no, można się spodziewać, że znowu przywezę piątą. No, tak mogę to też brać na siebie. Ja myślę, że każdy z nas może coś wziąć na siebie, również przed tygodniem. Zamiast 7 mógłbym zrobić 10 i byłoby po sprawie, tak? Ale prawda jest taka, że dzisiaj tutaj Rybnik też jechał bez Patryka Hansena, którego pozdrawiamy jak najserdeczniej. I w smutnych okolicznościach Rybnik musiał się bronić. I tyle, no. Macie teoretycznie trudniejszego rywala, najtrudniejszego, jaki mógł być niepokonany na Felbasy Zielona Góra w półfinale. Jakie mogą to być półfinały? No jeśli chcieliśmy jechać w finale, no to prędzej czy później na Falubas byśmy pewnie trafili, więc albo pojedziemy 4 mecze jeszcze, albo pojedziemy 2 mecze. Trudno powiedzieć, no nic, no co, no. Jesteśmy za tydzień tutaj, za dwa tygodnie tutaj w Ostrowie. Przepracujemy, myślę, coś tutaj, coś zrobimy, jakiś trening może, ale to w sumie jak pojedziemy z Falubasem, to im mniej presji chyba, tym lepiej, zobaczymy. Ten tor dzisiaj był inny niż ostatnio, bo tak naprawdę był mecz zagrożony. Wydawało się, że troszeczkę było inaczej niż chociażby meczu z Gdańskiem. Było inaczej, ale mecz zagrożony. Tutaj sztab próbował coś jakby ratować, wilgotność tego toru. To się udało i fajnie, bo według mnie tor był bardzo fajny. Oczywiście trochę się różnił do tego, co mieliśmy ostatnimi czasy, ale wydaje mi się, że tak czy siak. Tor jest bardzo dobry. Wydaje mi się, że nie ma tutaj co się skarżyć na nawierzchnię. Jest chyba takie poczucie niedosytu, że nie udało się wygrać tego dwumeczu. No nie, no tak, no pozostaje ogromny niedosyt, no ale mówię, no, nie też wszystkie decyzje były po naszej stronie i tyle.